Namaste z Sardynii, kochani. Zaczynamy praktykę. Zaczynamy od psa z głową w dole i prawa noga do góry. Rozciągamy biodra, noga do biodra. Wracamy i dajemy nogę do przodu. Anjaneyasana. Pozycja wschodzącego księżyca. Rozciąga mięśnie biodrowo-lędźwiowe i mięśnie czworogłowe oraz uelastycznia kręgosłup. Ręce do góry, wdech. Wyginamy się delikatnie do tyłu. I wojownik, trójkę. Virabhadrasana 3. Pozycja świetnie wpływająca na rozwój równowagi, poprawiająca koncentrację, dająca pewność siebie, stabilność. Wzmacnia też nogi i mięśnie pleców. Półksiężyc. Wracamy do wojownika. I teraz Parvita Hasta Panadgustasana. Pozycja tańczącego Shivy. Też świetnie wpływa na równowagę, koncentrację, otwiera klatkę piersiową. Teraz biodro lewe staramy się dać do podłogi, a prawe kolano na zewnątrz. Rozciągamy w ten sposób świetnie biodra. To jest sekwencja rozciągająca szczególnie właśnie biodra, przygotowująca ciało do szpagatu, do sznurka, ale też wpływająca świetnie na równowagę. Prostujemy na chwilę nogę i teraz schodzimy pompką w dół, prawa noga na ramieniu i wracamy do gołębia. Prawa noga zgięta, lewe biodro dociśnięte do ziemi, wdech. Odwracamy się w jedną stronę, rozciągamy biodra i odwracamy się w drugą stronę. Pamiętamy, żeby kości biodrowe były przyklejone do podłogi w tej pozycji. Wdech, ręce w górę i wydech. Wyciągamy się do przodu, kładziemy się, mocno czujemy powinniśmy czuć rozciąganie właśnie w biodrach, w pośladkach, wdech. I ja na jedną stronę, ręce złączone tak jak do modlitwy, rozciągamy w ten sposób, wpływamy jeszcze bardziej na rozciąganie bioder, wdech i w drugą stronę. Oddychamy. Okay. Teraz lewą nogę zakładamy na prawe kolano. Lewa stopa jest dokładnie na wysokości prawego kolana, a lewe kolano jest nad prawą stopą. Bierzemy wdech i wyciągamy się mocno do przodu. Rozciągamy w ten sposób biodra. Oddychamy. Przekładamy lewą stopę za prawą, kolano jest nad kolanem dokładnie, lewe kolano nad prawym kolanem i wdech. Wyciągamy się do przodu, zostajemy chwilę w pozycji, musimy czuć naprawdę bardzo mocne rozciąganie w pośladkach. To jest pozycja, która świetnie rozciąga pośladki. Wdech i w drugą stronę, w prawą stronę. Wydłużamy kręgosłup, schodzimy w dół i trzymamy. Wdech i wydech, daleko do przodu i w dół. Rozciągamy, czujemy mocno rozciągany pośladek, szczególnie tutaj prawy pośladek. Teraz lewa ręka w górę i staramy się złączyć ręce z tyłu. Otwieramy w ten sposób klatkę piersiową. Wydłużamy kręgosłup, prostujemy kręgosłup i jednocześnie wpływamy oczywiście na rozciąganie bioder, pośladków. Oddychamy. Ok, Navasana.
czy mamy równowagę, klatka otwarta. Ok. I uwaga, stajemy. I klasyczne powitanie słońca. Wdech, wydech, wdech, wydech, deska, kolana na podłogę, klatka piersiowa na podłogę i broda na podłogę. Wdech, pozycja kobry. I wydech, pies z głową w dole. I wszystko na drugą stronę, kochani. Lewa noga w górę, wdech, wydech, do biodra otwieramy biodra, wdech i wydech. Anjaneyasana, pozycja schodzącego księżyca. Wdech, wdech i wydech. I na wdechu jeszcze bardziej w tył. Ciągamy, ok. Pięknie. Ok, teraz prawe biodro w dół, a lewe kolano na zewnątrz. Tak jeszcze raz robimy. Rozciągamy mocno biodra. Zakładamy lewą nogę na ramię. Na chwileczkę prostujemy nogę. I pompką schodzimy w dół z założoną nogą na ramieniu. Ok, super. Teraz wojownik, Virabhadrasana, trójka. Trzymamy, trzymamy. Oddychamy. Półksiężyc. Pozycja, która świetnie też rozciąga kostki, uda, kręgosłup, pośladki, pachwinę, ścięgna, mięśnie brzucha, klatkę piersiową. Wracamy do wojownika, trójeczki. Już sobie trzymamy. I teraz Parvitarhasta Panangustasana, pozycja tańczącego siły. Wzmacnia nogi, rozwija równowagę, koncentrację, otwiera klatkę piersiową, uspokaja umysł. Daje pewność siebie. Wszystkie te pozycje właśnie stojące, polegające na tym, że trzeba utrzymać równowagę, to świetnie dodają takiej pewności siebie. Gołąb. Lewa noga zgięta, prawa noga na podłodze, biodra, kolce biodrowe przyciśnięte do podłogi. Wdech, wyciągamy się mocno w przód i w dół schodzimy, trzymamy. Prawa ręka w górę, ramię na podłogę, ręce do modlitwy, oddychamy. Lewa ręka to samo w górę, ramię na podłogę, ręce do modlitwy. Opieramy się, głowę na ziemi, oddychamy. Mocno rozciągamy biodra. Prawa noga, prawa stopa za lewym udem. Na lewym udzie właściwie, na lewym kolanie. I wdech. Wydech. Wdech. No i kochani, prawa noga, prawa stopa za lewym udem, kolano nad kolanem, wdech i wydech. Wyciągamy się do przodu i w dół. Mocno wpływamy na rozciąganie pośladków. Wdech i wydech w lewą stronę. Wyciągamy się, trzymamy. Wdech i wyciągamy się w prawą stronę i trzymamy pozycję. Już nie pogłębiamy, tylko zostajemy tam, gdzie możemy dalej. I zatrzymujemy. Rozciąganie. Wdech. Prawa ręka w górę, łączymy ręce z tyłu,
Wyciągamy plecy, otwieramy klatkę piersiową, oddychamy. Navasana, otwarta klatka piersiowa, wzmacniamy brzuch oraz też wpływamy na równowagę. Stajemy, kochani, i teraz prawa noga nad lewym kolanem, ręce w modlitwie, prawe biodro aktywne, prawe kolano na zewnątrz i robimy pozycję gołębia w staniu. Plecy są proste, przysiad do tyłu, tak żeby nam kolano nie wystawało poza stopę. Pamiętamy. Noga w pachwinie i skłon do przodu w półlotosie. Ardha Baddha Padmottanasana. Świetnie otwiera biodra, ćwiczy równowagę, wzmacnia kolana. No i oczywiście też wpływa na koncentrację ta pozycja. Wzmacnia nogi. Wdech i wydech. I druga strona. Lewa noga nad prawym kolanem. Kolano na zewnątrz, przysiad do tyłu. Pamiętamy, żeby kolano w prawej nogi nie wystawało nam poza stopę. Plecy proste. Trzymamy. Skłon do przodu w półlotosie. Noga w pachwinie. Staramy się dotknąć lewą ręką prawej stopy. Lewej stopy, przepraszam. Jeżeli ktoś nie może tego zrobić, to po prostu robi skłon bez konieczności przykładania za plecy ręki. Teraz słuchajcie, Malasana, yoga skład, pozycja girlandy, która świetnie rozciąga dolny odcinek kręgosłupa, biodra, pachwiny, nogi. Musimy robić tak, żeby wnętrza naszych ud rozsuwały się jak najdalej od siebie pod presją łokci. Przysiad i Upavishta Konasana. Pozycja kąta siedzącego. Wdech i na wydechu łapiemy się za zewnętrzne krawędzie naszych stóp i na prostych w miarę plecach, najbardziej jak to jest tylko możliwe, schodzimy w dół. I zostajemy. Rozciągamy odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa. Ścięgna, wzmacniamy nogi, rozciągamy wewnętrzne strony łód. Ścięgna podkoronowe. I teraz robimy szpagat, kochani. Zapewniam Was, że jeżeli będziecie tę sekwencję wykonywały regularnie, to zrobicie szpagat i zrobicie sznurek. Namaste, kochani. Dziękuję Wam za praktykę.